Los de Maria de Bonilla, Argentyna. Orędzie świętego Michała Archanioła na czas ostateczny wraz z komentarzem Los de Marii po orędziu. 25 luty 2023 rok. Umiłowane dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, przybywam do Was z Bożej woli. Przybywam z moimi legionami anielskimi. Dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, jesteście kochani przez waszego Króla, jesteście kochani przez naszą Królową i Matkę. Wzywam was do zastanowienia się nad waszymi czynami i postępowaniem. Świadome przeżycie Wielkiego Postu jest błogosławieństwem dla duszy człowieka. Ciągłe walki wewnętrzne pozostają zapalnikiem pomiędzy narodami, które posiadają broń masowej zagłady. Narody posiadające broń nuklearną mają pełną świadomość zła, jakie spowodują. Zachowujcie pokój, miłość braterską z bliźnimi i bądźcie ludźmi modlitwy, starającymi się trwać w zespoleniu z naszym Królem i Panem Jezusem Chrystusem oraz naszą Najświętszą Królową i Matką. Ewangelia według świętego Mateusza 6:3-4. Ewangelia według świętego Łukasza 3:11. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Módlcie się za Francję. Bardzo cierpi z powodu zapłonu toksycznych odpadów. Dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, zachowujcie pokój w sercu, w ciężkich chwilach dla ludzkości. W chwilach, gdy ziemia będzie się silnie poruszać w różnych miejscach. Woda porywa tam, gdzie dusi gorejące słońce. Jednakże słońce wywołuje zarazem wielkie pożary. Karmcie się duchowo, wzrastajcie w wierze, odmawiajcie różaniec święty. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Módlcie się za Ekwador. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Módlcie się za Argentynę. Jej stolica doświadczy silnego trzęsienia ziemi. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Módlcie się za Peru i Amerykę Środkową. Są wstrząsane. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Módlcie się za Meksyk. Doznaje silnych wstrząsów. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Módlcie się za Azję. Cierpi, doznaje trzęsień ziemi i powodzi. Nie chcecie wierzyć, uchylacie się od poznawania wezwań woli Bożej i pragniecie jedynie, by mówić wam o nieskończonym miłosierdziu Bożym. Miłosierdzie Boże jest nieskończone i tylko Trójca Przenajświętsza wie, do jakiego miejsca spełnić je w człowieku, nie zapominając o naszej Królowej i Matce Bożego Miłosierdzia, orędowniczce całej ludzkości. Wołajcie o miłosierdzie, ale zmieńcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, zmieńcie swoje postępowanie, bądźcie ludźmi dobra i modlitwy, aby wasza wiara nie słabła. Wołajcie, żebyście jednoczyli się w modlitwie i w modlitwie będziecie ufać, że nie jesteście opuszczeni ani pozostawieni bez opieki, ale jesteście strzeżeni przez moje legiony niebiańskie. Nasza Królowa i Matka czasów ostatecznych trzyma was w swym matczynym łonie. Jesteście źrenicą oka Boga. Księga Powtórzonego Prawa 32:10.
Dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, nie lękajcie się. Trwajcie w zjednoczeniu z Przenajświętszą Trójcą i naszą Królową i Matką. Nie lękajcie się. Pośród zarazy, która jest już obecna na ziemi, módlcie się sercem i używajcie medykamentów, które otrzymaliście z nieba. Później zaraza odejdzie i będziecie zdrowi. Pośród głodu moje legiony przyniosą człowiekowi pożywienie, które syci głód. Nie lękajcie się. Bóg was nie porzuca. Ewangelia według świętego Mateusza 14, 13-21. Moje legiony są gotowe, by was wspomóc. Dom ojcowski daje siebie swoim dzieciom. Pamiętajcie, że dobro jest większe, nawet gdy żyjecie w środku wojny. Dobro jest większe i doświadczycie prawdziwych cudów. Pozostawiam was w Bożym pokoju. Błogosławię was, święty Michał Archanioł i moje legiony anielskie. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Komentarz Luz de Maryi. Bracia, przeżywając tę chwilę z groźbą wojny i kataklizmów naturalnych, czytajmy. Dlatego powiadam wam, nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodzieć. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu, nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was przy całej swojej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną. Nie pracują ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany, jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, małej wiary? Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, czym będziemy się przyodziewać, bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo i o jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy. Ewangelia według świętego Mateusza 6, 25-43. Wzywam was do bycia prawdziwymi i wiernymi, do ofiarowywania siebie z miłości, dla mojej miłości, dla tej miłości, która wyróżnia was jako moje dzieci. Nasz Pan Jezus Chrystus, 20 marca 2020. Stałem się wzgardzony. Słucham, jak nazywają mnie Bogiem przeszłości, historii, z powodu tak głębokiego oddalenia się ode mnie, w jakim żyje człowiek. Oddalenie się od tego wszystkiego, co mnie reprezentuje. Ujęliście w swoje dłonie obojętność, by jeszcze bardziej oddalić się od moich nauk. Nasz Pan Jezus Chrystus, 21 marca 2016 rok. Dzieci, przygotujcie się. Nawróćcie się. To, co mój syn i ja, wasza matka, wam zapowiedzieliśmy, nastąpi w okamgnieniu. Wielki post jest czasem ekspiacji,
Nie zapominajcie o tym. Nie straszę was, tylko przestrzegam po to, byście trwali przebudzeni, żebyście zwyciężyli pokusę. Najświętsza Maria Panna, 3 marca 2010. Umiłowany ludu mój, przebiegłość zła sprawia, że upadacie z chwili na chwilę. Jest to brak wiary i zaufania do mnie. Nie zapominajcie, że w was ma zwyciężać wiara, nadzieja i miłość. Dobra i zła nie da się zmieszać. Nasz Pan Jezus Chrystus. 6 czerwca 2018. Amen.